Wydawało mi się, że 9-letnie dziecko to jest jeszcze dziecko. I rozmowy, które ostatnio toczę z moją córką, zaczynają napawać mnie coraz większym strachem przed tym, co będzie, dlatego że powiem zupełnie uczciwie, że też przez to, że weszliśmy znów w pieluchy, to trochę gdzieś nie byłam przygotowana na ten okres dojrzewania. Okazuje się, że teraz zwłaszcza dziewczynki zaczynają dojrzewać dużo, dużo szybciej. Moja córka, nasza córka za chwilę kończy 10 lat i widzę, że zaczyna się też zmieniać już powoli jej ciało, że zaczyna rozumieć te zmiany albo pytać o te zmiany, które nadchodzą w jej życiu. I wcale nie jest tak łatwo mi na te wszystkie pytania odpowiadać, więc zaczynam już posiłkować się jakimiś książkami, poradnikami. Rozmawiam z koleżankami, które mają córki w wieku nastoletnim. Przede wszystkim uczę ją tego, że trzeba rozmawiać i że trzeba rozmawiać o wszystkim i nie ma głupich pytań, nie ma pytań wstydliwych i że ja na pewno, jej tata, mój mąż Grzesiek, czyli też opiekun, którego zna już tyle lat, dziadkowie, babcie, wszyscy jesteśmy do jej dyspozycji i my zawsze będziemy po jej stronie. To znaczy nie ma pytań, na które nie znajdzie u nas odpowiedzi, nawet jak to będą rzeczy złe, przykre, czy z jej perspektywy takie niewygodne. Więc ta rozmowa to jest coś, czego w ogóle my dzieci uczymy, że z każdym tematem i z każdym problemem mogą do nas przyjść. Przede wszystkim ją uczulam na taką prawdę i na taką szczerość, na to, żeby dziecko miało świadomość, że kombinowanie, kłamanie, pomijanie czy półprawdy może spowodować, że ten brak zaufania będzie potem rezonował na nasze relacje, a bardzo bym tego nie chciała, bo zdaję sobie z tego sprawę, że im będzie starsze dziecko, tym trudniej będzie o pewnych sprawach rozmawiać. A ją jako kobietę uczę tego, że musi stawiać granice, że musi być asertywna, że musi dbać o swoją przestrzeń taką osobistą, że nie może być do wszystkich otwarta zawsze i wszędzie. Uzbrajam ją w taką zbroję, której myślę, że dzisiaj potrzebują dziewczynki i w Polsce, i na całym świecie.